Dzień dobry, serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pani magister Katarzyna Rawlik z Zakładu Ekologii. Podczas wykładu omówione zostanie znaczenie roślin runa leśnego oraz zróżnicowanie ich strategii życiowych, dzięki którym mogą one funkcjonować na dnie lasu. Las to nie tylko drzewa. W związku z tym chciałabym podczas dzisiejszego wykładu skupić się na równie ważnych w lesie roślinach runa leśnego. Las to miejsce, które kojarzy nam się przede wszystkim z drzewami. To one rzucają się w oczy w krajobrazie leśnym, a także mają duże znaczenie ekonomiczne i gospodarcze. Tymczasem nisko pod okapem drzew rosną rośliny runa, które w lesie czują się równie dobrze jak drzewa, a często z sukcesem konkurują z nimi o zasoby potrzebne do życia. Runo leśne to najniższa przyziemna warstwa roślin i grzybów w lesie. Warstwa ta wyróżniana jest najczęściej za pomocą kryterium wysokościowego. I tak runo to warstwa lasu zbudowana ze wszystkich roślin poniżej 1 metra wysokości. Uwzględnia się w niej także grzyby oraz porosty. Do runa leśnego należą również młode osobniki drzew, które w późniejszym etapie życia mogą przechodzić do wyższych warstw lasu. Drzewa ze względu na możliwość wzrastania do wyższych warstw lasu nazywane są składnikami przejściowymi w runa, w przeciwieństwie do roślin runa, które całe życie przeżywają w tej jednej warstwie lasu, jako składniki stałe runa. Warstwa zielna jest często niezauważana nie tylko przez laików. Również wśród badaczy lasu nie cieszyła się dużym zainteresowaniem, co zmieniło się dopiero w ostatnich latach. W świetle najnowszych badań naukowych w pełni uzasadnione jest stwierdzenie amerykańskiego naukowca Franka Gilliama, iż ekologiczne znaczenie warstwy runa jest odwrotnie proporcjonalne do jej niewielkiej biomasy i ograniczonej widoczności w krajobrazie leśnym. Rozpatrując bioróżnorodność w ekosystemach leśnych, należy pamiętać, iż większość gatunków roślin naczyniowych leśnych występuje właśnie w warstwie runa. Obliczono wskaźnik udziału runa w bioróżnorodności lasów, czyli iloraz liczby gatunków roślin runa i liczby gatunków drzew występujących w danej jednostce przestrzennej. I współczynnik ten wyniósł średnio 5,7, wahając się pomiędzy 2 a 10. Oznacza to, iż na każdy gatunek drzewa występujący w lesie przypada około 6 gatunków roślin runa. Innymi słowy, rośliny runa stanowią ponad 80% bogactwa gatunkowego roślin tworzących lasy. Bogactwo gatunkowe roślin w różnych leśnych zbiorowiskach roślinnych jest różne. Na przykład w Polsce, w borach sosnowych, na dnie lasu możemy stwierdzić około 20 gatunków roślin naczyniowych, mchów i porostów naziemnych. W grondach i łęgach, to jest żyznych lasach liściastych, około 30-50 gatunków, podczas gdy w świetlistych dąbrowach i olsach około 50-60 gatunków, a czasem więcej. Rośliny zielne są często używane jako wskaźniki jakości siedlisk czy wartości przyrodniczej lasów, czyli obecność konkretnych gatunków roślin zielnych daje nam informację na przykład o tym, w jak dobrze zachowanym lesie jesteśmy, na jakiej glebie dany las rośnie, czy jak dany teren leśny był w przeszłości wykorzystywany. Rośliny zielne jako gatunki trwale występujące w warstwie runa mają istotny wpływ na drzewa w początkowych etapach ich życia poprzez konkurencję o zasoby, światło pierwiastki czy wodę. Rośliny zielne jako producenci biomasy stanowią najniższe ogniwo leśnych łańcuchów pokarmowych i stanowią pokarm roślinożerców, nieparzystokopytnych oraz owadów roślinożernych. Obecność roślin runa leśnego pozytywnie wpływa na procesy glebowe i bogactwo mikroorganizmów glebowych, a także zawartość węgla organicznego i azotu w glebie. Rośliny runa mają duże znaczenie dla krążenia materii i energii w ekosystemach leśnych, ponieważ produkują biomasę, która szybko się rozkłada.
Pierwiastki zmagazynowane w biomasie roślin zielnych natychmiast wracają do obiegu. Ponadto rośliny zielne produkują biomasę znacznie bogatszą w pierwiastki. Zawartość pierwiastków w liściach roślin zielnych jest znacznie wyższa niż w liściach drzew. Wbrew pozorom, rośliny na dnie lasu nie żyją w raju. Środowisko ich życia jest trudne i wymagające. Rośliny występujące na dnie lasu borykają się z niedostatkiem światła, wody, biogenów oraz zapylaczy. Walka o światło dotyczy również drzew, wpływając na ich strategię życiową. Drzewa skupiają się na tym, aby zbudować solidne rusztowanie dla aparatu wychwytującego promienie słoneczne, czyli liści. Inwestują w zdrewniałe pnie, rozłożyste korony i grube korzenie. Gdy drzewa wygrywają wieloletnie zmagania z konkurentami z warstwy runa i udaje im się dotrzeć do najwyższej warstwy lasu, starają się odebrać jak najwięcej światła swym równie wysokim sąsiadom drzewom. Jeszcze bardziej jednak utrudniają życie roślinom bytującym na dnie lasu. Szczególnie dobrze widoczne jest to w lasach liściastych strefy umiarkowanej. Pomiary światła docierającego do dna lasu pokazują, iż nawet 20% całorocznego promieniowania słonecznego odnotowanego na dnie lasu dociera do roślin runa w miesiącach wiosennych, przed rozwojem liści drzew. Jest to związane z różnym kątem padania promieni słonecznych w ciągu roku, ale przede wszystkim zależy od fenologii, struktury oraz składu gatunkowego warstwy drzew. Sezonowe różnice w ilości światła docierającego do dna lasu pociągają za sobą zmiany temperatury czy wilgotności, a jak już wspomniałam wcześniej, wszystkie te czynniki mają kluczowe znaczenie dla roślin runa. W związku z tym rok życia roślin runa lasu liściastego strefy umiarkowanej możemy podzielić na dwie całkowicie różne główne fazy. Fazę światła obejmującą późną jesień, zimę i wczesną wiosnę, w której brak liści na drzewach, oraz fazę cienia w okresie późnej wiosny, lata oraz wczesnej jesieni, gdy liście drzew są w pełni rozwinięte. Fazy te, jak widać na fotografiach, nie są ostro od siebie oddzielone. Występują między nimi fazy przejściowe, w których liście drzew nie są w pełni rozwinięte lub zaczynają opadać. Rośliny runa leśnego radzą sobie z warunkami środowiskowymi w różnorodny sposób. Ze względu na strategię radzenia sobie ze stresem świetlnym, dzielimy rośliny runa leśnego na trzy podstawowe grupy. Geofity wiosenne, rośliny pełni lata oraz rośliny zimozielone. Geofity wiosenne to grupa roślin, które dominują w runie lasu liściastego wczesną wiosną, kwiecień i maj. Do przedstawicieli geofitów w naszych lasach należą na przykład kokorycz pusta, zawilec gajowy i ziarnopłon wiosenny. Rośliny te unikają cienia poprzez realizację całego cyklu życiowego, kiełkowanie, wzrost, kwitnienie i owocowanie w okresie braku ulistnienia u drzew, co stanowi ich główną adaptację. Niekorzystny dla siebie okres roku przeżywają w formie podziemnych organów przetrwalnikowych, np. jako cebule i kłącza. U roślin tych spotykamy szereg cech charakterystycznych dla roślin światła. Geofity produkują krótkotrwałe liście wysokiej jakości, pozwalające wydajnie prowadzić fotosyntezę. Mają duże, cienkie blaszki liściowe, a także bardzo dużą zawartość chloroplastów w komórkach. Geofity wiosenne szybko rosną i równie szybko umierają, a następnie ich bogata w pierwiastki biomasa szybko ulega rozkładowi. Geofity wiosenne zachowują się rozrzutnie, nie inwestując w długo żyjące liście. Latem, jesienią i zimą w organach przetrwalnikowych przechowują cukry, co pozwala na ich szybkie użycie wiosną, gdy warunki są sprzyjające do wzrostu. Prawdopodobnie pełnią w ten sposób ważną dla całego ekosystemu leśnego funkcję. Hipoteza wiosennej damy mówi, iż geofity wiosenne zapobiegają wymywaniu pierwiastków do głębszych warstw gleby poprzez ich wykorzystywanie wczesną wiosną w okresie braku aktywności ze strony drzew, poprzez krótki okres życia i szybkie tempo rozkładu obumarłych szczątków tych roślin, pierwiastki są uwalniane do ekosystemu już wczesnym latem, gdy są bardzo potrzebne drzewom oraz roślinom pełni lata.
Co roku w lasach liściastych strefy umiarkowanej powtarza się sytuacja, gdy w ciągu kilku dni runo lasu ulega diametralnym zmianom. Jest to związane z rozwojem liści drzew, które pociąga za sobą zmianę warunków klimatycznych na dnie lasu. Następuje wzrost zacienienia, temperatury i wilgotności. Odpowiedź runa jest natychmiastowa. W pełni lata na dnie lasu liściastego nie ma śladu po geofitach wiosennych, które jeszcze niedawno decydowały o jego wyglądzie oraz brały na siebie ciężar produkcji biomasy w tej warstwie lasu. W tym okresie w runie dominują rośliny pełni lata oraz rośliny zimozielone. Rośliny pełni lata są aktywne metabolicznie wiosną oraz latem. Do roślin pełni lata spotykanych w naszych lasach zaliczamy takie gatunki jak podagrycznik pospolity, konwalijka dwulistna oraz lilia złotogłów. Są to rośliny odporne na zacienienie, suszę, podwyższoną temperaturę i okazjonalnie brak substancji odżywczych. Pędy roślin pełni lata obumierają jesienią. Niekorzystny dla siebie okres zimy przeżywają w formie pąków chronionych przed przemarznięciem przez warstwę ściółki, obumarłych i żywych liści, glebę. U roślin tych spotykamy szereg cech charakterystycznych dla roślin cienia. Mają stosunkowo duże liście o niskich masach, a w komórkach nieliczne, lecz duże chloroplasty. Aktywność metaboliczna tych roślin w okresie lata jest stosunkowo niska. Rosną one wolno, przyjmując strategię oszczędzania energii. Organy, które wytwarzają, są znacznie trudniej rozkładalne, szczególnie łodygi, niż biomasa geofitów. Rośliny pełni lata potrafią wykorzystywać tzw. krótkie błyski słońca, gdy do konkretnego miejsca w runie przez krótki czas przez korony drzew przedzierają się promienie słoneczne. Potrafią one wykorzystać takie krótkie momenty, aby osiągnąć pełną aktywność fotosyntetyczną. Obok dominujących wiosną geofitów oraz najliczniejszych latem roślin pełni lata, przez cały rok w runie lasu liściastego spotkać można rośliny zimozielone. Przedstawicielami roślin zimozielonych w naszych lasach liściastych są kopytnik pospolity, przylaszczka pospolita i gajowiec żółty. Rośliny te są najbardziej aktywne fotosyntetycznie wiosną i jesienią, gdy temperatury nie są zbyt niskie. Potrafią też fotosyntetyzować latem w warunkach zacienienia, jednakże wydajność produkcji u tych roślin latem jest znacznie niższa. Przyjmują jeszcze bardziej typową strategię oszczędzania energii niż rośliny pełni lata. Ich organy są kosztowne energetycznie, lecz trwałe. Tempo rozkładu ich bogatej w związki obronne biomasy jest niskie. Mają one liście mniejsze, grubsze i skórzaste, o dużej zawartości związków obronnych. Strategia życiowa roślin zimozielonych uznawana jest za bardziej korzystną ewolucyjnie na siedliskach ubogich i suchych. Może też być przystosowaniem chroniącym rośliny przed roślinożercami. Wszystkie omówione grupy roślin runa dotknięte są problemami wszystkich gatunków leśnych, jak współczesne wymieranie czy zmiany zasięgów geograficznych. Ochrona ekosystemów leśnych jest równocześnie ochroną roślin runa i vice versa, a nie mam wątpliwości, iż niezwykle barwne i zróżnicowane rośliny runa warte są ochrony. Dziękuję bardzo za uwagę.